tradycyjnie już jest mi bardzo miło przywitać wszystkich na kolejnej wystawie, kolejnym wernisażu w Galerii 58. Dzisiaj mamy ogromną przyjemność zaprezentować Państwu wystawę Pauliny Poczętej, wystawę rysunków. No, jak już pewnie Państwo zauważyli, niestety nie ma z nami, niestety nie ma z nami autorki. Paulina bardzo żałuje, ale nie mogła być dziś z nami, nie może porozmawiać z Państwem i sama opowiedzieć o swoich pracach, ale sezon grypy przeziębień niestety to uniemożliwił. Mam nadzieję, że godnie będziemy tutaj postaramy się tak, dzisiaj. Parę słów może o samej autorce i o pracach, które mogą Państwo dzisiaj obejrzeć. Paulina Poczęta jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Obecnie pracuje na tej uczelni, prowadzi pracownię na Wydziale Sztuki w Cieszynie, który jest właśnie filią tejże akademii. Reprezentuje z pewnością takie młode pokolenie artystów zajmujących się sztuką współczesną. Zajmuje się rysunkiem, instalacją, obiektem. To, co z pewnością może tutaj scharakteryzować w pewnym, czy zdefiniować w pewnym stopniu jej twórczość, to jest takie zainteresowanie przemijaniem, upływem czasu, tym, co gdzieś tam odchodzi. Myślę, że gdzieś na tej wystawie, która pokazuje wyłącznie jej rysunki, jest to obecne, natomiast w większym stopniu widać to w instalacjach i obiektach, które tworzy. Zresztą Paulina, jak sama o sobie mówi, zajmuje się trochę takim zbieractwem artystycznym. I myślę, że to również tutaj widać, takie kolekcjonowanie obiektów, przedmiotów, które następnie przerysowuje. Zresztą mamy tutaj wiele zapożyczeń, szczególnie w pracach, które mamy na tej ścianie. Są to prace z cyklu Mieszkając w domku skarb. Mamy takie kolekcjonowanie fotografii, które następnie są przerysowywane, oczywiście zapożyczane przez nią, ale również zestawiane w jakieś zbiory, które już definiują samą artystkę. Ja myślę, że jeżeli Państwo mają więcej pytań, to...